Cześć wszystkim! Znowu pan 7. Ściąg Pilar z Eternity. Dobra. W następnym, poprzednim odcinku Maerwaldowi się nieszczęśnie zmarło. Okej. Też się boisz, że nam odbije klapka? Pewnego dnia? To ci szło Alot? No cóż. Nie wykluczam. Dobra. Zobaczmy jeszcze, co jest na tym poziomie. Zanim wrócimy na górę. Okej. Zajmijmy pozycję. Okej. Alot by się tu przeszedł. Mógłby jakoś puścić ten swój stożek. O tak właśnie. Okej, fajnie. No to, możesz jeszcze przywalić tym swoim uderzeniem. Okej. I po kolei zdejmujemy. No i ma problema. Sure. Co tu jeszcze mamy? Jakieś beczki. O, jakiś pierścień. Pierścień wolności. Zawiera pomniejsze zaklęcie stłumienie nieszczęść. Stłumienie nieszczęść. Niekorzystne efekty zawieszone przez pół sekundy. Okej, ciekawe. Oraz mikstura bezlitosnego spojrzenia. Zamiana pyta się po prostu trafi na krytyki. Ciekawe. Komu możemy dać ten pierścień? Może im, któremuś z nich z nadżycia im się będą najczęściej przytrafiały niemiłe rzeczy. Takie co to było? Użytkownik wytrzymałeś plus 15. A ty jaki masz pierścień ochrony? Tak, on ma mniejsze odporności, więc teoretycznie jemu częściej się brzydkie rzeczy będą przytrafiały, to może on niech sobie weźmie. A to możemy dać jej. A, już mamy taką podkę. Będziemy chcieli kogoś szybko zabić, to możemy się tym wspomóc. Dobra, więcej tych ksaurów. Się nimi szybko zajmiemy. Dobra. Tutaj mamy jakąś blokadę. Jakiś klucz wzięliśmy, którego nie zauważyłem. Dobra, zaraz się mu przyjrzymy. Okej. I co my tu mamy? Migocząca ściana energii blokuje te drzwi niczym zasłona. Nienaturalna. Interesujące, może ten głos z tronu na górze będzie ci widział. Okej, dobra. Nie zbadamy tutaj zbyt dużo, dopóki nie wrócimy tego strażnika. Okej, wszyscy otworzyć ogień. Aha. Okej, ale to znowu może wyjść tutaj. Dobra. Dobra. Twórzmy ogień taki bardziej magiczny. Okej. Aha, możesz go przekrócić. Możesz użyć tego płomienia. Tak, świetnie. I co my tutaj mamy? Leave it to me. Jakiś słom w głowie. Żuk drewniany. Się przyjrzymy temu żukowi. Hmm.
Więcej pędzarzy. Following your lead. Okay. Dobra. Odprawić ogień. Ops. Zapomniałem, że to się przestawiłem. Ops. Dobra. Uuu, co my tutaj mamy? Ciekawostka przyrodnicza. Dobra, kapłan jest paraliżowany oraz mam mdłość. Co nie brzmi najlepiej. Dobra. Okej, dobra. Rzućmy parę czarów jakieś. Na przykład ta święta ziemia. Nie. Kap tą zbroję. Okej. Królowa pająków. Rzuciłem jakąś obszarówkę, tak. Ale się tym przyjrzymy. Dobra, możemy ich wszystkich ruszyć. Ty możesz spróbować zająć się tą królową pająków. Czy mógłbyś? Byś miał zasięg. Dobra. Ty możesz rzucić ten czar. Dobra, tylko troszkę się cofniesz. Idealnie. Dobra, ty nie możesz się jeszcze ruszyć, to ty rzuć jakieś leczenie. Dobra, ty możesz spróbować oślepić tą królową. Przydałoby się. Dobra. Poszła kula ognia. Zadaje sporo obrażenia, więc jest dobrze. Paladyn pada nam. Użyję tego płonącego miecza. Dobra, tu użyj tej święconej ziemi. W sumie mogę tygle dusz użyć. A właśnie, mam też tą nową zdolność. Mówca niespokojnych. Dwa razy przed odpoczynkiem. Widzący przemienia bezpośrednio do dusz przeciwników, napędzając je grozą przed tym, co czeka je w cyklu. Okej. Okej. Paladyn nam padł. Ale dobra. Okej, jeden zakręt Skype'a. Dobra, co jeszcze możemy zrobić? Tak, nie za dużo. Jeszcze na ataki. Zdecydowanie skorzystamy. Dobra. Możemy to też boskie piętno wypróbować. Strzelaj do mnie. Dobra. Możesz rzucić tego zakrycia. Nie uda się jej podciąć, ale coś próbować. Dobra, czy ona jest już niewidzialna? Okej, patrzcie, udało się jej podciąć. Jest niewidzialna, dobra, pani nie zdąży przejść za nią. Dała się wypocząć królowa pająków, dobra. A teraz łotrzyk może ładnie cię z plecy zrobić, fajnie. Okej. Yes. Troszkę się wymaniliśmy. Okej, jakieś stiletto znaleźliśmy znowu. Przyjrzymy się jemu. Dobra. Obrażenia takie same. Obrażenia odzyskane jako wytrzymałość 20%. Fajnie, więc takie wysysające stiletto. Okej. Celność plus 4, obrażenia plus 15%. Obrażenia 1. Obrażenia plus 15%. Ciekawe, więc pewnie nie ma tej celności. Czy możemy polepszyć jakość? Możemy celność mu zwiększyć. Moglibyśmy zwiększyć celność, ale to by wymagało składników i sporo kasy, których nie chcę. A no ma i tak pewnie sporą celność, co? 42 porównując do innych 28, 51, 41. No może nie jest genialna, ale jest jako taka.
Więc weźmiemy sobie to. Tak, to troszkę ją obniżę, ale dobra. Daj wysysanie życie. Może być całkiem dobre w porównaniu. Proszę pod uwagę, że on ma całkiem spore obrażenia. Okej. Dobra, czas się przespać, bo większość czarów zużyłem i wojownicy jest już, są już trochę zmęczeni. A on ma dodatku poważną ranę. Dobra. Okej. Dobra, redukcja obrażeń wezmę dalej. I zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Tutaj mamy wejście na górę. Na razie się chyba tym nie chcemy przejmować. Okej. Pupil, pajączek. Możemy go wziąć. Zamienić go zamiast tego kotka. On jest bardzo mały. Wrócimy kotka. Kotek fajnie wygląda. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. A, save. A, ten żuk kamienny. Mamy żuk drewniany. Okej, wycofać się. Jak to się wydał walkę w kapłan. Dobra. Teraz mamy musicie pomóc. Okej. Ty się bijcie. Spróbuj zastrzelić tego żuka kamiennego. Ciachać w plecy. Okej. Jeszcze raz. Mięczny atak. Okej. Chcę go podciąć. Tego kamiennego to już chyba tak za bardzo kłute nie będą działać. Redukcja obrażeń 15, sieczne 30. Ale ma kłute? Chyba nie ma. Tak, ale ma zwykłą redukcję obrażeń, bardzo dobrą, więc... Tak, troszkę go ponawalamy. Opadł. Z większych problemów. Okej. Tam też żuka. Złota. Młody oszczepnik. Dobra. Wszyscy strzelcy niech otworzą ogień. Okej. Okej, ona rzuciła się ze sztyletami, zapomniałem. A, spoko. Dobra. Pora na parę potężnych ataków. Czyli jeszcze potężnych. No nie, nie to. Okej. Te oszczepniki potrafią nieźle przywalić. Muszę powiedzieć. Hej there. Okej. Dobra. Hey there. Coś tu jeszcze mamy. Pewnie więcej pająków, co? O, szabrownicy. Ciekawe. A, dobra. Kogo chcemy zabić najpierw? Wygląda na jakiegoś łotrzyka. Jest rycerz, rycerz i kolejny łotrzyk. Więc najpierw zajmiemy się łotrzykami. Kapłan rzuci jakąś tą zbroję. A magiem. Zaraz pomyślimy. Co możemy zrobić fajnego magiem? Możemy zrobić te płonące rany. One mają mały zasięg. Czekamy, aż podejdą.
Okej. Okay. Się zamiast młodszykiem. Nie, poczekajcie. No tak, dokładnie. Teraz możemy rzucić te płonące rany. A potem poprawimy jeszcze tym atakiem obszarowym. Okej. Okej. Młodszyk nieźle oberwał. Z Abekureza. Okej. Jeszcze teraz dostał cios w plecy. Zaraz się złoży ładnie. Możemy teraz ich ogłuszyć. Dobra. Fajnie. To teraz się tego gościa dobi. Ty atakujesz kogoś. Najpierw jego. Dobra, pomocy rany chyba rzucone. To teraz możemy je aktywować naszym atakiem. Dobra, jeszcze raz. Dobra, ty skończyłeś. Możesz rzucić jakieś boskie piętno. No nie, nie. Tu miałeś jakąś tutaj obszarówkę. No tak. Zrób coś takiego. Tą szabroniczkę zaraz ubijemy. Okej, nasz łotrzyk sobie świetnie poradził z ich zapornikiem. Teraz tutaj będziemy strzelać. Właśnie, możemy ich powalić, tak? Dobra, wszyscy bijcie niego. Młodszyk ubije. A, spadła odporność na obrażenia pancerz. Ja tu zbroję płytową. Ten szatownik też zaraz pewnie. No i dobra. Ciekawe, rzuciliśmy czarów. Zobaczmy, co oni mieli przy sobie. Nic ciekawego. Myślałem, że przy jakiejś zbroja z nich padnie. Bo widać, że przynajmniej paru z nich nosiło jakąś zbroję sensowną. Dobra. Hełm turniejowy. Czy co, wezmę to sobie. Bo ciekawie wygląda. Tak, ty masz ten swój magiczny hełm. Może jemu damy hełm turniejowy, ha? Dokładnie by się komponował z jakąś płytową zbroją. Hej. Ta... Eder, zakryj ten swój paskudną twarz. Hej there. Stajesz właśnie bonus do charyzmy. Dobra. Co my tu mamy? Mikstura zastrzyku energii witalnej. Przynosi plus 50, maksymalne zdrowie plus 50%. O, ciekawe. Może się przydać wojownikom. Ja? I co jeszcze tutaj mamy? Okej. Nieźle plują te żuki. Okej. Ciekawe, jak te żuki drewniane są odporne na... W jakim stopniu są odporne na ogień. Zaraz to sprawdzę. Chociaż nie, otoczyły nas. Dobra, no to standardowo magiczne ataki. Przodu sobie zawsze dają jakąś radę, to teraz też sobie dadzą. O, tych duszy możemy też użyć. Okej. Okay. Użyłeś tych duszy? Użyłeś. No to spoko. Okej. Okay. Tam?
tylko na mam pół krwi. No, spoko. Nic poważnego. Co my tutaj mamy? Balskon. Odstawienie. Od jakiegoś... coś uzależniającego. Snad nie chcę czytać, dobra. Mikstura zastrzyku. Hey there. No to chyba tyle, tak? Dobra. Wracamy na górę. Tylko troszkę szybciej. Tam param pam pam, pam param pam pam. No. Takie ładne pomieszczenie. Okej, wygląda na to, że znaleźliśmy jakieś przyspieszone wyjście na powierzchnię. O ile się nie mylę. Ta. Płonie tutaj. Co co on powiedział? Żebyś mi spodnie nie posrał, mędrku. Alot, alot. Ty ten twój niewyparzony język. Twój wewnętrzny demon. Kiedyś nam powiesz, o co w nim chodzi. Kiedyś nam powiesz. Trzymam taką nadzieję. A właśnie, może porozmawiać trochę z Ederem. Nie pozostawił mi wyboru. It saddens me to hear it. But part of me is grateful to no longer have to wait and worry in darkness. Mm-hmm. This place has always known its master, long as it's had one. It has a will all its own, which has little to do with the castle and much to do with the land it's built on. It looks to you as Meerwald's successor. Aha, ciekawe. Do you care for it or not? A dubious honor, inheriting a fortress both broken and cursed. But in the right hands, it could be so much more. If you had only seen it in its day, will you stay? Okej. No, ciekawe, kto z was się tego spodziewał. W każdym razie, zawsze chciałem mieć własną warownię, nawet jeśli jest nieco przeklęta. Jest więc twoja, mój panie. Nie potrafię wyrazić tego, jak się cieszę. Jak wspaniale jest wiedzieć, że znowu znajdzie się w odpowiednich rękach. Powinno chyba najpierw wspomnieć, że jeżeli chcesz udać się do Zatoki i Buntu po zapasy, są pewne komplikacje. Wschodni Barbakan runął dziesiątki lat temu, a Meerwald nigdy nie zdołał go odbudować. Ta droga kończy się ślepym zaułkiem. Zdążył jedynie zebrać materiały, zanim zajęły go inne sprawy. Mogłabym rozpocząć prace naprawcze, jeżeli taka twa wola. Gdy poprzedni pan przestał o to dbać, byłam bezsilna, ponieważ czym jest, jak nie jestem jak instrumentem w rękach pana. To zajmie trochę czasu, lecz mniej niż znalezienie innej drogi do Zatoki Buntu. W jaki sposób mogę naprawić Barbakan? Meerwald przygotował materiały na Barbakan, z których możesz skorzystać. W przyszłości, aby dokonać napraw, potrzebować będziemy funduszy na zaopatrzenie i wynagrodzenie dla robotników. Z czym wiąże się bycie panem, Kenua? Otóż wiąże się z tym wiele obowiązków wynikających z konieczności utrzymania warowni. Chociaż oczywiście stopień zaangażowania zależy wyłącznie od pana warowni. Jestem tutaj m.in. po to, by pilnować porządku i właściwego przebiegu spraw w czasie nieobecności pana, jeśli otrzymam odpowiednie polecenia. Jeżeli powiesz, jakich napraw chcesz dokonać w następnej kolejności, poczynię zasadne przygotowania. Naprawy mogą zająć trochę czasu, ale gdy dobiegną końca, każdy odremontowany obiekt zapewni ci dodatkowe zasoby. Jeżeli będziemy mieli odpowiednie miejsce, możemy zatrudnić handlarzy, u których mógłbyś uzupełniać zapasy. Naprawy warowni podniosą twój prestiż, ale też, prócz pomocnych osób, przyciągną niechcianą uwagę pospolitych bandytów i oportunistów. Jeżeli uda się nam zwiększyć poziom bezpieczeństwa warowni, te czynniki nie będą dla nas poważnym zmartwieniem. Jednak powinieneś wiedzieć, że pozycja pana warowni wiąże się z pewnym ryzykiem. Twoje imię okryje się sławą. Będziesz musiał zmagać się z niebezpieczeństwami krążącymi warowni i są jeszcze inne sprawy. Co masz na myśli mówiąc, że warownia jest przeklęta? Nad Meerwaldem ciążyła klątwa, która dotyka wszystkich widzących. Dlaczego poprzednicy nie mieli wcale łatwiej? W warowni coś się skrywa, a raczej pod nią. Przynajmniej trochę takie wnioski wyciągnęli ci, którzy przybyli do tego miejsca i słyszeli, jak duchy błądzące po bezkresnych ścieżkach często wspominają o władcy podziemi.
Każda próba osiedlenia się tutaj spełzła na niczym. Już od czasów naszych aedyrskich kolonistów. Z bezkresnych ścieżek wyłaniają się bestie, dopóki nowy pan lub pani nie odejdą w niepamięć. Ten, który zamieszkuje podziemia, ich władca staje się nie tolerować rywali. Bywałem świadkiem, jak nieustraszeni odkrywcy schodzili na dół w poszukiwaniu odpowiedzi, lecz żaden z nich nie powrócił. To ta siła sprawia, że Kednua powstaje bezużyteczną ruiną i odbiera wszelką nadzieję. Bezkreślne ścieżki. Tam właśnie muszę się wybrać, przyjacielu. Czy też musimy, jeżeli tylko zechcesz mi to wezrzeć. Bez znaczenia, jakie zło czai się poniżej. Pomyśl o wiedzy, którą możemy tam zdobyć. Być może ten władca mówi po edyrsku. Czym są bezkreślne ścieżki? Bezkreślne ścieżki od Nuły. To nazwa labiryntu znajdującego się pod warownią Erl. Glanfatani ostrzegli nas, że to miejsce jest przeklęte. Wiąże z nim także legenda, ale wtedy nic nam o niej nie było wiadomo. Ruiny zostały stworzone ponoć przez potężnego Engwintiana imieniem od Nuła, który panował tu, dopóki jego ludzie nie zwrócili się przeciwko niemu. Zniszczyli bezkresne ścieżki oraz zasypali wiele górnych tuneli ziemią i kamieniami. Nikt nie wie, jak daleko sięgają podziemne tunele. Nieliczni ze śmiałków, którzy się tam zapuścili, zdołali powrócić. Wiele się mówi o bogactwach i skarbach. Sama nadzieja na odkrycie engwitańskich reliktów zwabiła tu tam niewielu poszukiwaczy skarbów, lecz obawiam się, że poszli tam po śmierć. Kim jest władca podziemi? Nie mogę stwierdzić z tego całą pewnością. Sądzę, że musi to być powiązane z człowiekiem, który rzekomo był architektem odpowiedzialnym za tworzenie bezkresnych ścieżek. Engwitańskim tyranem od Nuą. I niektórzy twierdzą, że jego duch wciąż tam przebywa lub też rzucił klątwę na to miejsce. Wątpię, aby wiele się stało z owoców jego pracy. Te ruiny liczą sobie już ponad 1000 lat, lecz to, co pozostało, robi wrażenie. W każdym razie Erl tak uważał. Gdy byłeś w podziemiach, mogłeś zauważyć dłoń wielkiej figury utworzonej przez Odnułę. Może to była figurka samego Odnuły. Ale czyż nie jestem panem Kenua? Oczywiście, warownia nie ma innego władcy, lecz bezkreślne ścieżki to zupełnie inna historia. To doprawdy pech, że są tak blisko powiązane. Jeżeli władca podziemi nie zostanie zgładzony, będzie już na zawsze zagrażać warowni od wewnątrz. Wiem, że to dużo do przełknięcia, lecz jeżeli zostaniesz panem tego miejsca, mogą ci jedynie poradzić, abyś odnalazł tego przeciwnika, zanim to on znajdzie ciebie. Dobra, czas odnaleźć tę królową w mieście buntu. Odnośnie tej królowej, której szukasz, Zatoka Bunta nie ma królowy aedyrskie. Mewiny nie zadziały tak w tamtejszym tronie od czasów wojny. Jedyną królową, która tam ma władzę, jest Woetika. Powiadają, że na jej cześć wzniesiono tam wspaniałą świątynię, lecz nigdy jej nie widziałam. Jeśli chcesz się tam udać, możemy natychmiast rozpocząć budowę Barbakanu. Powiedz mi tylko, co chcesz zrobić, a ja wszystkiego dopilnuję. Marwald poprowadził księgę rachunkową, a ja pozwoliłam sobie ją uaktualnić. Chcesz na nią rzucić okiem? Dobra, zobaczmy, jakich napraw mogę dokonać. W takim razie niezwłocznie bierzemy się do pracy. Wiedz, że to zaledwie pierwsze niezbędne przedsięwzięcie spośród wielu innych. Przed laty na terenie Waronii przebywało wielu służących i znajdowało się dużo wspaniałych budowli. Jeżeli sobie życzysz, możemy naprawić niektóre z zewnętrznych konstrukcji, to zapewni ci bogactwo i uznanie, a także przyciągnie osoby chcące ci służyć. Odbudowanie umocnień zapewni twym ziemiom ochronę przed najeźdźcami. Było tak za rządów Marwalda. Nie musisz podejmować decyzji teraz. Jestem do twoich usług i tak długo, jak będziesz panem baronii, zawsze będziemy ze sobą związani. Nie musisz zachodzić na tę ziemię, by ze mną porozmawiać. Gdziekolwiek niosą cię nogi, możesz przekazać mi swą wolę, sięgając do mnie myślami. A, bardzo wygodne. Och, lecz wpierw rzecz jasna, Barbakan. Dobra, teraz mamy okienko zarządzania naszą nową twierdzą. I dobra. Przede wszystkim zróbmy ten Barbakan, co da nam plus 1 do prestiżu oraz plus 2 do obrony. I na razie jest darmowe, ponieważ, jak to było wyjaśnione, Marwald zebrał już surowce. Ale inne naprawy już nie są darmowe. Co poza tym mamy? Mamy ulepszenia, mamy działania, mamy status, czyli jakby lock, najemników jakiś i drużyną możemy tu zarządzać. Okej, dobra, większość z tego jest póki co niedostępna. Mam całkiem sporo sztuk miedzi,
Więc możemy poza wschodnim barbakanem zrobić coś jeszcze. Pod budowę jasnego dworu będziesz mógł w nim odpoczywać. Inne ulepszenie mogą odblokować premię za odpoczynek. Ulepszenie zamku pozwoli ci naprawić wielką salę, dzięki czemu ty i towarzysze będziecie mieli dostęp do gości i poszukiwaczy przygód. Okej. Zachodni barbakan. Gdzie tu mamy zachodni barbakan? Okej, tutaj są jeszcze rzeczy. Gajówka. Wybudowanie gajówki blokuje premię do przetrwania podczas odpoczynku, a także daje postęp do strażnika, który oferuje wysokie nagrody za wykonanie zleceń. Leśne szlaki biegną wokół twojej warowni. Lepszy nie przyznaje premię kondycji oraz atletyki podczas odpoczynku w jasnym dworze. No fajnie, fajnie. Laboratorium, fontanny. Dużo fajnych rzeczy. Żywy labirynt, ogród botaniczny, kaplica, warsztat. Odbudowa warsztatu zapewnia warowni broń, umożliwiając dostęp do sprzedawcy broni i pancerzy. Kramy kupieckie. To będzie fajne. Lochy. Lochy Kenua zawierają 9 celów. Ulepszenie lochu pozwoli ci brać jeńców w czasie przygód. Okej. Również fajne. Ciekawe. Księżnica. Księżnica Kenua to spełnienie z rzeczy metodami starożytnej wiedzy. Ulepszenie księżnicy daje premię do wiedzy podczas odpoczynku. Okej. Dużo fajnych rzeczy. Czego potrzebujemy do lochów? Zamku wymagamy. Dobra, to zbudujemy sobie jasny dwór i zamek. Stać mnie. A nie, nie mogę. Dobra. No, zbudujemy jasny dwór, a później się zajmiemy innymi rzeczami. Okej. Ktoś naszej drużyny awansowała. Mamy Edera, z którym możemy porozmawiać. No i możemy wybrać się do Zatoki Buntu. Co jest chyba głównym miastem w grze. Ale to już w następnym odcinku. Więc właściwa gra w Pillars of Eternity dopiero się przynajmniej otwiera. Okej, jeszcze jedna mała wiadomość. W sumie później też o tym wspomnę. Tutaj mniej więcej kończy się moja wiedza o grze. Więcej do tego poziomu, do tego momentu doszedłem wcześniej. Więc jeżeli mieliśmy dzisiaj znaczenie, że odnosiliście wrażenie, że wiem co robię, to głównie właśnie dlatego, że do tego momentu wcześniej doszedłem. Więc dalej już nie będziecie mieli takiego wrażenia i będę kompletnie improwizował, co jeszcze mi się w grach RPG nie zdarzyło, ale jakoś myślę, że to będzie. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy, słyszymy się już niebawem. Cześć!